będziemy penetrować miejsca, w których od dawna określano, że nie ma ryb. Natomiast mam nadzieję, że po rozlewiskach, które w tym roku w końcu nastąpiły, ta woda wymieszała się z wodą z rzeki. Tam mamy główny nurt, tu mamy tak naprawdę te jeziorka, więc jest duża szansa, że coś tutaj zostało. Zobaczymy. Widzę, że tutaj to wszystko nie zdążyło jeszcze zejść. No ale coś musimy tutaj poradzić, no niestety. Jeziorek mamy kilka do sprawdzenia. Tak naprawdę jedno jest zaraz przy drugim. Niekończące się pasmo. Także jest to sprawdzać. To zostawimy na razie. No i myślę, że w taki sposób to podejdziemy. Początek Fishhunter 10. Darmowa główka. Nie pamiętam, jak głęboko jest w tym miejscu. Tu widzę, że jest spory wiatr. Dlatego myślę, że taka główka na początek będzie całkiem dobra. No i oczywiście musimy spróbować tu wejść. Niestety jest strasznie grząsko. Nieźle. A więc zaczynamy. Nie jest głęboko. Jest tak całkiem. O, jest. Jest, jest. Byś mi podbieraczek dał. Coś czułem, że... Płynie do mnie. Nie. Szczupol na plank. Małe. Wymiar... Nie wiem, czy jest. Ale jest. Prawie idealnie jest. No, będzie miał 51. 50. No dobra. Dobra, słuchajcie, wypuszczamy rybkę. Jakieś 50 cm wymiar jest. I będziemy ją tutaj wypuszczać. No i dobra, tu się schował, widzisz? No, słuchajcie, mieliśmy kolejną rybkę, tutaj kamera się nie włączyła. Tutaj kolega się zaplątał w krzaki. Na szczęście udało się go razem z krzakiem wyjąć. Niewielka, nawet nie będziemy mierzyć, teraz wypuszczamy. Nie w tą stronę. Kolega się. No i dobra. Słuchajcie, czas wracać. Jakieś tam rybki wpadły bez rewelacji. Ale to zawsze lepiej niż na zero. Także dzięki, że wytrwaliście do końca. No i zapraszam na kolejne wyprawy.
Generalnie warunki są ciężkie. Dzisiaj były ciężkie, bo w różne...